Bezpieczeństwo ogniw i dołu żelazo-fosforanowych to temat, który chciałbym dzisiaj zbadać. Ja nazywam się Maciej Krasuski, a to jest kanał Smart DIY. Zapraszam serdecznie na film. Praktycznie każdy komercyjny magazyn energii obecnie jest budowany na ogniwach LiFePO 4. Tylko czy one są faktycznie bezpieczne? Ja przyznam szczerze, widzę trzy takie podstawowe zagrożenia dla ogniw montowanych w magazynach domowych. Pierwsze to jest nadmierne rozładowanie na skutek chociażby awarii BMS-a. Drugie to jest nadmierne naładowanie, również może wystąpić na skutek awarii ładowarki lub BMS-a. A trzecie to zwarcie. Dwa pierwsze tematy tak naprawdę już zbadałem, ponieważ ogniwo, które dzisiaj będziemy testować, ja otrzymałem jako ogniwo rozładowane do zera. Było spuchnięte, natomiast udało się je odzyskać i miało około 160 Ah pojemności. Drugi temat, czyli nadmierne naładowanie, to temat, który badałem już w jednym filmie, podlinkuję go tutaj w opisie. Wtedy próbowałem do ogniwa załadować maksymalnie dużo energii, żeby spowodować jego rozstrzelnienie lub wybuch. Weszło finalnie, stanąłem chyba na napięciu w okolicach 5,3-5,4 V, nie chciał już się dalej ładować, mimo że był podłączony do niego bezpośrednio za 48 V i 7 A. A trzecim tematem, czyli zwarciem, zajmiemy się właśnie dzisiaj. Zapraszam w takim razie na film i działamy. Przed próbą zwarciową wykonamy jeszcze kilka dodatkowych testów. Zmierzyłem napięcie i rezystancję wewnętrzną tego ogniwa za pomocą testera rezystancji wewnętrznej ogniw. Możecie tutaj teraz zobaczyć, jak wyszło. Następnie przeprowadziłem pełny test ogniwa, to jest naładowałem je do 3,65, rozładowałem do 2,8, bo tak wcześniej te ogniwa Synopoli testowałem. No i znowu naładowałem, za chwilkę sobie omówimy tą krzywą. Wczoraj rozpocząłem standardowy test, tak? Czyli naładowałem ogniwo najpierw do 3,65 i żeby to zrobić, wpompowałem w ogniwo coś koło 2 Ah. Później w teście mamy 5-minutową przerwę i następnie nastąpił proces rozładowania, tak? Z tego 3,65 do napięcia 2,8 V, bo tak te Synopoli wszystkie testowałem, więc tak to zostawiłem. Później znowu 5-minutowa przerwa i ładowanie też do 3,65. I zobaczcie, tutaj mamy wyniki. 156 Ah wyciągnięte z ogniwa i 156,51, czyli raptem tam 300 mAh załadowane do tego ogniwa, żeby je ponownie naładować do 3,65. Także wyniki są praktycznie identyczne. Wygląda jakby nie było żadnych zwarć wewnętrznych, jakby nie było niczego, co by powodowało nadmierne, nie wiem, wydzielenie się ciepła chociażby. I za chwilę też zbadamy, jak wygląda rezystancja wewnętrzna już po takim pełnym cyklu. No i zobaczmy, co wyszło. mA, 3,41, napięcie oczywiście powolutku sobie będzie spadać, do tego 3,3 i się tam ustabilizuje. Tak to wygląda z bliska, wszystko już podłączone. Ten busbar zostanie obrócony przeciwnie do wskazówek zegara za pomocą specjalistycznego narzędzia, które tutaj mam ze sobą. I za chwilkę sobie to nagramy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Nie róbcie tego w domu.
Mało spektakularne. Ale jaja, odpadła śruba. 300 stopni. No i co, jak wam się podobał efekt? No, bo dla mnie trochę mizerny znowu. Te ogniwa to są jakieś kurcze pieprzane terminatory. Już próbowałem je przeładować, teraz próbowałem zrobić zwarcie. No i co? Nie wytrzymała śruba, która tutaj, nie wiem, Fi8 to jest chyba, czy coś takiego. Zobaczcie, co się z nią stało. Przyspawała się w ogóle do tego busbara, a ogniwo nic, dalej stoi. Także zobaczcie, jaka musiała być temperatura, jaki prąd musiał przepływać tutaj. Musiałem to trochę kolanem popychać, żeby ten styk poprawić. Natomiast, no, jestem w szoku, nie da się tego w ogóle oderwać. Przyspawało się, a ogniwo dalej jest. Ok, zobaczcie zresztą. Mam je tutaj. Może... Zobaczcie, jak wygląda tutaj ten konektor. Ja wam jeszcze dokładne zdjęcie za chwilę tutaj wrzucę. No i co? Gaz nie zszedł, ogniwo nie spuchło, bo było skompresowane. Zobaczmy jeszcze, czy tą drugą śrubę da się odkręcić. No zobaczcie. Bez żadnego problemu, cyk. Tu jest też trochę nadpalona w jednym miejscu. Ale jeszcze podziała. Trzeba będzie znowu w kolejnym teście wrzucić to ogniwo na tester i zobaczyć. Sprawdzimy jeszcze rezystancję wewnętrzną tego ogniwa, także idę po tester. I co, jaki wynik obstawiacie? Zobaczcie. Volta. Sprawne ogniwo, prawie takie jak było przed ładowaniem. Taka była rezystancja wewnętrzna. Także gdyby nie to, że terminal jest tu zupełnie zespawany, może spróbuję go jakoś jeszcze odzyskać, skuć to i fajnie byłoby jeszcze jeden test przeprowadzić, ale no to już następnym razem w kolejnym filmie. Pytanie więc, jak wy oceniacie bezpieczeństwo takich ogniw? Jak dla mnie, próbuję je katować i w żaden sposób nie jestem w stanie doprowadzić tych ogniw do jakiejś eksplozji czy do jakiegoś pożaru. Fakt, tutaj nie wytrzymała taka śruba. Może jakby było w pozycji pionowej, to dalej by się gdzieś tam wygrzewało, ale tutaj no, samo ogniwo nie widać było, żeby się jakoś nagrzewało. Tak naprawdę topiły się terminale, więc prędzej czy później po prostu ten metal zostałby przepalony. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, co powinienem zrobić z takim ogniwem, żeby wreszcie wybuchło, to piszcie w komentarzach. Jak dla mnie, wydaje się, że takie magazyny są po prostu bezpieczne. Dobra. Jeżeli film się podobał, to jak zwykle łapka w górę i, no i komentujcie, tak? Jestem ciekaw waszego zdania na temat tych moich tutaj testów. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!